Tymczasem przenieśmy się do aresztu śledczego na warszawskim Grochowie. Swoją służbę kontynuuje oddziałowa Agnieszka Sowińska. Jest godzina 13. W zakładzie karnym to pora wydawania obiadów. Zapraszam po obiad. W jednej z cel osadzona od kilku dni narzeka na jakość wydawanych posiłków. Zakład karny to nie ekskluzywna restauracja, ale posiłki są świeże i przygotowywane każdego dnia przez więźniów pracujących na kuchni. Co sądzisz na temat tego? Nie, dobra, uspokój. Ja nie będę tego jadła. Może się pani uspokoić? Oddziałowa. Osadzona zostaje momentalnie obezwładniona. Spokój się! Zostawcie mnie! Spokój się! Puśćcie mnie! Idziemy do wychowawcy, uspokoisz się? Weź ją na siebie, muszę ją przeszukać. Na kolana. I do góry. Puśćcie mnie, spokój się! Kobieta zostaje przeprowadzona do wychowawcy w celu wyjaśnienia całej sytuacji. Usiądź sobie spokojnie. Wychowawco, osadzona wylała zupę. Stwierdziła, że nie będzie tego jadła, że jest to stary posiłek i od 3 dni je dokładnie to samo. Dodatkowo napadła na mnie. Dlatego jest skuta i czekamy w tej chwili na dowódcę. Wychowawcy, ja nie mam pomocy z zewnątrz, nie mam jak realizować paczek ani wypisek i nie będę 3 dni z rzędu jadła zepsutej zupy. Ja rozumiem, i też swego pieczywa. Ja rozumiem, ale to nie jest metoda, żeby załatwiać swoje sprawy w ten sposób. A jak mam inaczej wywalczyć, jeżeli ani wychowawca, ani dowódca od 3 dni nie zwraca na to uwagi? Nie zapisała się pani do wychowawcy. Jakby się pani zapisała i porozmawiała ze mną, może byśmy inaczej załatwili tą sprawę. Wystarczyło przyjść do mnie. Ja pani pomogę. I umówmy się tak, że następnym razem pani się spokojnie będzie zachowywać, jeżeli będą jakiekolwiek uwagi, pani do mnie od razu przyjdzie. Ja też porozmawiam z oddziałową, że pani miała taką możliwość. Jeżeli będzie potrzeba codziennej wizyty i porozmawiania o tych sytuacjach, które zaistniały w więzieniu, które stwarzają pani jakiekolwiek problemy, to będziemy rozmawiać na ten temat. Uspokoiła się pani? Zdecydowanie tak, nie chcę tych kajdanek na dobrze, rękę. Ale jeszcze raz powtarzam, uspokoiła się pani? Tak. Mogę pani zaufać? Oczywiście, tylko żądam dalej dowódcy pani i kierownika. Pani oddziałowa, można zdjąć kajdanki? Oczywiście. Sytuacja ta, którą mieliśmy dzisiaj, to był szereg zdarzeń, które miało na to wpływ. Osadzona straciła kontakt z rodziną, od jakiegoś czasu nie ma pomocy ze strony rodziny, więc nie może korzystać tak naprawdę z paczek żywnościowych, bo nie ma kto jej wpłacić pieniążków na to, żeby mogła taką paczkę zrealizować. Czy też nie ma osoby, która by taką paczkę zrealizowała. Osadzona za swoje zachowanie została ukarana 3-dniowym pobytem w celi izolacyjnej.